Witam vlogowiczów, witam, kto pyta, ostatni raz był rekord, za każdym razem rekordu pobijać nie będziemy, natomiast jak najwięcej wepchnąć waszych pytań, jak najmniej mnie mówiącego o czymś tam, więc przechodzimy do tematu. A pan Rafał Słobik, panie Przemku, jakiś pomysł na Cieślaka, Parzęczewskiego i Łaszczyka w Stanach, bo u nas się chłopaki marnują. Jeśli chodzi o Cieślaka, no to tutaj problemu ze sparing partnerami nie ma. Ja zawsze podkreślam, że dla mnie to jest absolutnie najważniejsza część przygotowania zawodników do walk, bo jeśli nie można przynajmniej w części oddać tego, co będzie podczas walki, podczas sparingu, to te sparingi są zadaniowe. No nic więcej tam nie można zrobić. Dobry sparing partner daje jakieś tam poczucie pewności siebie pięściarzowi, albo daje mu szansę przygotowania się na to, co czekać go będzie w tej walce naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o Parzęczewskiego i Łaszczyka, tutaj rzeczywiście nie ma specjalnie kogo szukać. I tutaj może być ten problem, ponieważ no sami promotorzy wspominają fakt, że no nie ma w pewnym momencie pieniędzy na to, żeby sprowadzać dobrych rywali. Nie ma pieniędzy, skoro nie można ich sprowadzać, więc trzeba pięściarzy wysyłać gdzieś dalej. Jeśli wysyłać ich dalej, to przygotowanych. Tutaj Mateusz Borek, wybiegając kilka pytań, które jest na ten temat, co sądzę o przejściu Szczurka Łaszczyka do stajni pięściarskiej, menedżerskiej, promotorskiej, wszystko jedno, jak chcecie to nazwać, Mateusza Borka. Zobaczymy, no, wyzwanie przed Mateuszem, on sobie zdawał sprawę z tego, jak dobrym pięściarzem jest Szczurek Łaszczyk już dawniej. Zdawaliśmy sobie sprawę. Śledziłem karierę Łaszczyka w Stanach Zjednoczonych, byłem na kilku jego walkach, widziałem jak walczył Farmer, kiedy Łaszczyk potrafił go pokonywać. Czy te lata są stracone bezpowrotnie? Nie. Natomiast z drugiej strony tutaj nie ma takiego czasu na rozbieg dla Łaszczyka, bo to jest temat dosyć gorący, widzę. Tutaj nie ma czasu, ok, masz 2-3 lata. No niestety prawda jest taka, że te stracone lata trzeba będzie nadgonić jakimś takim przyspieszonym tempem wprowadzania go w życie pięściarskie. Odpowiadam w tej chwili chyba za 3 czy 4 pytania, więc temat Łaszczyka wycierpiemy od razu na początku. Jeśli to jest ok z wami, mam nadzieję, no w sumie jak nie jest, no to trudno, no to i tak ja to robię. Więc wracając do tematu, będzie trudno. Nie wiem, czy Mateusz będzie go wysyłał, gdzieś do Anglii, czy może bliżej, może do byłych republik, tam paru pięściarzy, walka z Jegorowem pokazała, jest, którzy mogą pomóc Łaszczykowi wzbić się na ten poziom, natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, może Mateusz ma inną opinię, zapytam go się jak wróci z wakacji, bo na wakacjach męczyć go nie będę, może on uważa, że tego czasu jest więcej, ja uważam, że nie, to jest moja opinia. Tempo przyspieszone dla Łaszczyka nie oznacza oczywiście, że zaraz będzie telefon do Eddie Hearna i słuchaj, trzeba go tam wstawić na Farmera albo kogoś podobnego, bo nie o tym mówimy. Mówimy go o tym, żeby walczył z pięściarzami pierwszej 30, potwornie silna, obsadzona kategoria wagowa. Tutaj słabych nie ma. Natomiast, powiadając w skrócie, coś trzeba będzie wymyśleć, ponieważ no, kiszenie się w swoim własnym sosie, nie mając sparing partnerów polskich, niczego absolutnie nie da. Wydaje mi się, że nie o to chodziło ani Łaszczykowi, ani Borkowi, kiedy podpisywali kontrakt. Marcin Lipa. Panie Przemku, jak pan widzi walkę Callum Smith kontra Billy Saunders, David Benavides, Naoya Inoue kontra Emmanuel Navarrete. Pozdrawiam pana, pozdrawiam panie Marcinie. Ja mam nadzieję, że Callum Smith zawalczy z Canelo. Ciągle wydaje mi się, że Canelo zdecyduje się na tego 2 maja na Billy Joe Saundersa, znacznie łatwiejszą walkę, natomiast no, Callum Smith jest faworytem w tym pojedynku z Saundersem podobnie, ale nie z Benavidezem. To jest ta walka, którą każdy z nas chce zobaczyć. Benavidez, Callum Smith, chyba najlepsza walka, jaką można zrobić w tej kategorii wagowej. No zobaczymy. Moim zdaniem, moja opinia, nie potwierdzona niczym, bo ja nie sądzę, że w tej chwili zapadła decyzja na tym najwyższym poziomie, czyli Canelo Alvareza, z kim będzie walczył, on z Saundersem, Inoue event versus Navarrete, Inoue. Absolutnie Inoue tutaj w tej walce. Krzysztof Krzyś F. Kiedy zawita pan w końcu do Polski, a co o tym idzie, jakieś spotkanie vlogowiczów?
jest szansa, że w marcu. Natomiast no, nic to nie jest potwierdzone, bo powiem wam, że u mnie jakiekolwiek plany, to jak jest tydzień do przodu, to znaczy, że długo planuję, bo rzeczy się rzeczywiście zmieniają bardzo szybko, ale obiecuję, że jak się będę w Polsce, będę miał wielką przyjemność z wami usiąść i porozmawiać. Pan Deron, uszanowanie, takie pytanko mi się nasuwa, w jakim wieku najlepiej rozpocząć treningi boksu, konkretnie posłać dziecko do szkółki. Wie pan co, to jest bardzo interesujące pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Znam kolegę tutaj z Gany, który ma chłopaka, który trenuje od 5 czy 6 roku życia. W Europie takie rzeczy nie przechodzą. Wiem, że musi być minimum. To jest ultra indywidualna rzecz, natomiast posłać do szkółki. Musiałby pan wprowadzić mnie w temat szkółek pięściarskich. Czy są takie mini szkółki pięściarskie dla, powiedzmy, chłopaków w wieku 10 lat, trzeba mieć te 12 lat, żeby już tak rzeczywiście naprawdę się przygotowywać. Dla mnie, ja bym w tej chwili, jeśli mogę zasugerować cokolwiek, to dotyczy to zresztą każdego sportu, jak najwięcej sportu syna, domyślam się, że córki pan nie pcha do boksu, a może pan pcha. Sporty ogólnorozwojowe, to się zawsze w boksie przydaje, natomiast spieszyć się nie ma co. Parę rzeczy można samemu robić, parę rzeczy można, że tak powiem, przerobić w domu na podstawie informacji, które są, nie wiem, na YouTubie, w książkach i tak dalej. Zanim się wyśle swojego syna do szkółki bokserskiej, bo no, to jest specyficzny sport, wie pan, to nie jest... Sam mam wnuki, więc wiem, jeden lubi to, drugi lubi tamto, jeden nadaje się do tego, drugi się nie nadaje, a boks to już jest ultra specyficzny sport. Także nie ma jednego wieku. Typowy kelner. Rozumiem, że ksywka jest... A dobra, ja kiedyś zrobię zestawienie best of 10 ksywek, jakie są. No w ogóle, jeden z takich moich pomysłów to jest zrobienie tak zwanego... Kiedyś robiłem z Tomem Leflerem parę takich serii, co roku chyba haters interview, czyli interview kontra hater, gołowki nic nie umie, naćpany, ty nie masz pojęcia i tak dalej. Kiedyś zestawię takie wasze wpisy, mam nadzieję, że to jest ok. Typowy kelner jest cool, to mi się podoba. Jak pan coś powie, Antonio Margarito, dobry czy zły technicznie, co było jego mocną stroną? Temat na osobną stronę, no bo był oszustem. Tego mu nigdy Scotto nie zapomniemy i opowieści jego, że nie wiedział i tak dalej, to co tam ma pakowane do tych rąk, to koniowi takie rzeczy opowiadać. Na mnie, natomiast niesamowity charakter do boksu przede wszystkim. To nie jest bokser, którego można było zaszufladkować, dlatego się z nim naprawdę źle walczyło. Może coś zrobię więcej o Margarito, bo to taka postać tragiczna troszeczkę boksu. Mateusz Rudnik. Witam serdecznie, panie Przemku. Który bokser według pana w opinii poza Triple G w prime najbardziej przerastał swoją kategorię wagową siłą ciosu w ostatniej dekadzie? Pozdrowienia z Warszawy. Przerastał siłą ciosu. To lecę na żywca. To tak byście teraz na żywca ze mną rozmawiali w ostatniej dekadzie. Znaczy... Pan od razu mi wybił argument z ręki, no bo Triple G zdecydowanie przerastał wszystkich siłą ciosu. Natomiast czy była w ostatniej dekadzie, pan kilkadziesiąt lat temu to bym takich nazwisk wymienił. Natomiast w ostatniej dekadzie podejrzewam, że nie było jednego takiego pięściarza, który miał taką petardę, która absolutnie wszystko zmieniała. Czy takim jest na przykład Deontay Wilder? Ten jego cios zmienia, natomiast czy jest to... Czy siła jego ciosu odbiega od ciosów innych? Nie sądzę. To inaczej, odbiega, ale to nie jest jakaś przepaść. W momencie, kiedy Triple G przyszedł po walce z Grześkiem Proksą do wagi średniej, to była przepaść między siłą ciosu Golovkina a kogokolwiek innego w tej kategorii wagowej. Nie ma. Powiem panu, nie ma takiego pięściarza, panie Mateuszu, o którym mogę powiedzieć z głowy. Nawet zamyślałem się tutaj przed kamerą, że jest odbiega zdecydowanie i w sumie nic nie umie, ale ma jeden cios, który potrafi wszystko zmienić. Piotr Orych, Brodnicka czy Sidorenko, która lepsza? Czekamy na tą walkę, no nie? Ja czekam. Może pani się dogadają jakoś, jeśli chodzi o kategorie wagowe, żeby to pasowało, no bo na pewno byśmy chętnie tą walkę zobaczyli.
nawiasem mówiąc, z wielu względów można tą walkę by zobaczyć, aż się boję pomyśleć, jakby wyglądało ważenie obu pań. Nie wiem, to chyba byłoby od lat 18. Pan Piotr chyba zadał dwa pytania pod rząd. Tak jest. Zadał pan, ale wspomnienia walki Tysona z Douglasem, ma pan szczęście, panie Piotrze, ponieważ to pytanie się powtarza. Było wczoraj. Niemożliwa sprawa. Natomiast jedna rzecz dotycząca tej walki, może zrobię osobne w ogóle. Kiedy ja to wszystko chcę zrobić, jak się zaczyna mi za 48 godzin All-Star Game? Też nie wiem za bardzo, ale jedna rzecz dotycząca tej walki, a już przed walką te informacje na temat imprez Mike'a Tysona były bardzo mocne. To nie jest tak. To był rok po tym, jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych i już wtedy pamiętam dobrze, że się pisało, że dla Mike'a to w ogóle jest jakieś nieporozumienie, jakieś panienki w hotelach, te Tokio to podobno był jedna wielka zabawa, impreza od jednej imprezy na drugą, jakieś blokowanie się w pokoju, tam cyrki były cały czas, więc ta zapowiedź tego, co się mogło stać, no już na pewno była. Także ja to pamiętam tą rzecz. Oczywiście byłem święcie przekonany, że po tym pierwszym knockdownie, który był, kiedy Douglas był na glebie, że to już jest game over. Natomiast okazało się, że nie, ponieważ no, Mike nie miał więcej siły. Podejrzewam, że myślał dokładnie tak samo, że już jest po walce. Damian Hamkao, panie Przemku, Canelo Prime kontra Roy Jones Prime. Roy Jones Prime z każdym. Będzie takie pytania. Ktoś chciał zadać, panie Przemku, pan mi powie Roy Jones Prime kontra, to od razu w tej chwili odpowiadam, wszystko jedno. Kogo byśmy nie wzięli, Roy Jones Prime był niedotykalnym pięściarzem. Niedotykalnym. Adam Mazak, dwie niezamknięte sprawy, koszulki ekipy. Wiem. To jest... muszę tą dobę do 36 przedłużyć. Siódmy mecz finału NBA, czy walka heavyweight o konkretny pas... Jeżeli nie Polak w tej walce, to siódmy mecz finału w NBA. Tralalalala. Okej. Okay. Szpilka o szansę w junior ciężkiej, czy ma szansę na walkę o Mistrzostwo Świata? Wie pan co, nie mówmy nawet na ten temat, bo to bez sensu jest. W tej chwili rozmawianie na temat Artura Szpilki, który 11 lat temu walczył w junior ciężkiej i wymienianie słów Artur Szpilka i tytuł Mistrza Świata jest bez sensu. Z czego podejrzewam, sam Artur doskonale zdaje sobie sprawę, bo jeśli my rozmawiamy, że Radchenko jest groźnym rywalem, człowiek, który pracuje, a jednocześnie czasami trenuje, no to jakiekolwiek rozmowy na temat pojedynku o tytuł Mistrza Świata są bez sensu. Rozumiecie tą sprzeczność. Nie można mówić, że Radchenko jest groźnym rywalem, a jednocześnie mówić, że Szpila idzie na mistrza. Albo jedno, albo drugie. Jeśli idzie na mistrza, to będzie jedna runda. Powinna być. Już wcześniej mówiłem, powtórzę jeszcze to, uważam, że Radchenko jest dobrym wyborem dla Artura Szpilki po 11 latach powrotu do tej kategorii wagowej. To jest dobry wybór. Nie mam żadnego problemu. Możecie krytykować, co chcecie, natomiast moja opinia jest, jaka jest. Co z tym Usykiem? Znowu kontuzja. Tutaj jest ściemnianie jakieś delikatnie, bo jeżeli to jest prawda, a nie mam powodu myśleć, że inaczej, że to jest ciągle problem tego lewego łokcia, to ten problem lewego łokcia trwa już 12 miesięcy. To jest bardzo poważny problem. To znaczy, że z tym łokciem walczył tutaj u mnie w Chicago, w wadze ciężkiej, pierwszą walkę i ciągle niezaleczonym. Nie ma niczego gorszego, każdy wam to powie, szczególnie pięściarz, niż walczenie z czymś, co nie jest zaleczone do końca. Mamy mnóstwo polskich przykładów, Główka, Striczu, wszystko trzeba zalecieć od początku do końca. Wiem, że tutaj presja była straszna na Eddie Hearnie, żeby wystawić tego Usyka w tej wadze ciężkiej, że wreszcie ten debiut się odbył. No ale teraz to widzę, że tak powiem, bluzga mu z powrotem w twarz, no bo niby wygrał tą walkę w wadze ciężkiej, a teraz jego menedżer mówi, że promotor, wszystko jedno. No, promotorem tak naprawdę jest Eddie Hearn, bo człowiek z Ukrainy, fajny gościu zresztą, on walk nie robi. On tylko daje tam
swojego zawodnika. Mówi, że to ciągle jest ten sam problem z tym lewym łokciem, że to ciągle jest niezaleczone i ciągle dla spokoju ducha chcemy, żeby to zostało do końca wyleczone. To trzeba było nie brać tej walki w stanach ciężkich, no bo teraz wypada z gali z Cisorą i co dalej? Kwiecień jest zajęty, bo przecież jest Sasza walki. Maj zostaje jedynym miesiącem, bo Eddie już powiedział, że w czerwcu nie zrobi gali, no bo w czerwcu ma być Pulev kontra AJ, więc więcej zamieszania z tego wyszło niż potrzeba. Ma problem bardzo poważny. Grzegorz Wojt, co słychać u Manny'ego Pacquiao, czy jest szansa boksowej, proszę pana, typy na te walki. Wie pan co, absolutnie szansa na to, żeby boksował, dlatego że parę złotych jeszcze tutaj do zarobienia, parę milionów dolarów, które się na pewno mu przydadzą, jest senatorem czy nie senatorem, zdecydowanie jest za. Natomiast ma być jakieś ogłoszenie tego pojedynku po 22 lutego, czyli po walce Tysona Fury, to słyszałem o Stobranku. Blody. Panie Przemku, jak to jest, że jesteśmy ruchani na każdym kroku w boksie? Kurde, nie wiem, czy ja w ogóle mogę takie słowa używać, no ale za późno, takie było pytanie. Blady. Ja nie wiem, wie pan, czy jesteśmy chędożeni. O, chędożeni jesteśmy, używam słowa chędożeni, bo nagle wpadłem na pomysł, że po 8 latach pogram sobie w drugiego Wiedźmina. A tam co chwilę ktoś kogoś chędoży w wersji polskiej. To jest jedyna gra, którą mam w wersji polskiej. No wie pan, czy jesteśmy chędożeni, czy nie, trudno powiedzieć. Wie pan co, zawsze będziemy chędożeni, a jeśli nie będziemy organizatorem gal. Zawsze. 100 na 100. Zawsze będziemy tym gorszym, który jedzie do kogoś. Dopóki to się nie zmieni, chędożenie jest pewne. Będę używał słowa chędożenie. Może YouTube nie wyłapie. Hadzi Murat, Kadzijew, walka Canelo, Money Floyd. Czy już wtedy ktoś przewidywał tak wielką karierę Cynamonowi, chociaż walkę przegrał? Pozdrawiam. Hadzi, słuchaj, najlepsze pociągnięcie w historii ze strony promotorów i trenerów bardziej, bo oczywiście Oscar chciał tą walkę De La Hoya, ponieważ zielone mu przed oczyma latało, więc wiadomo, natomiast do tej walki pchali trenerzy. Rodzina Reynoso, oni chcieli tej walki, bo chcieli testu. Dostali ten test maksymalnie i wydaje mi się, że pisałem to wielokrotnie, nie wiem czy mówiłem o tym, najlepsze pociągnięcie w karierze Canelo, bo w tym momencie zdał sobie sprawę, jak daleko jest od tych najlepszych. Od tego momentu każda walka zdecydowanie lepsza. Czasami jest tak, że jak przegrywasz w boksie, no ale wtedy ile miał lat? 21? Niespełna chyba 22 lata miał. To był młody chłopak. 21 lat. Wyskoczył na gościa w prime, który jest one of the best. Nauczył się. Niektórzy wyciągają wnioski z porażek. Tak jak Canelo, który później w szatni. Na początku się strasznie buntował, że pozwoliliście mnie ośmieszyć, natomiast już kilka dni później, dzień, dwa, trzy później rozmawiał z trenerami i mówi, słuchajcie, dziękuję wam, to była nauka, której nigdy nie zapomnę. I rzeczywiście nie zapomniał. I to jest chyba najważniejsza ta część. Pan Piotr Orych to chyba szaleje się obiad. Muszę, czekaj, jakie tam są w Wiedźminie 2 te interesy. Wilder Joshua, doczekamy się, Alan Capok. Panie Alanie, mam nadzieję, że to nie jest to samo, co z wspomnianym przed chwilą Floydem i wspomnianym chwilę wcześniej Pacquiao, że będziemy czekać, jak już będzie po nich. A z drugiej strony słyszymy, że 2020 mają już zajęty, no więc 2021, a raptem jesteśmy w lutym 2020. No nic, zobaczymy, może ktoś wypadnie. No dla mnie wiosna 2021 to najpóźniej, jak chciałbym tą walkę zobaczyć. Krystian, nie wiem, jak bardzo Fury ma szansę zwiększyć siłę ciosu, wszakże jest ona genetyczna. Czy wierzy pan, że Fury mówi prawdę i idzie po KO? Wie pan, no niekoniecznie jest genetyczna siła ciosu. Część rzeczy pan dostaje, natomiast technika przede wszystkim, to nie chodzi o siłę. Przy nokautujących ciosach liczy się przede wszystkim szybkość, z jaką ten cios leci. Zakładając, że mówimy w tym momencie o wadze ciężkiej, gdzie każdy wnosi tą stówkę plus kilogramów, więc
idealnie ułożona technicznie petarda szybkościowo, no to, to kończy walki. Nie ma ludzi słabo bijących, są tylko niezbyt dobrze trafieni. Taka jest prawda. Czy Fury mówi prawdę, że idzie po KO? Nie, nie wierzę ani jednego słowa temu, co mówi Tyson Fury. Tyson Fury robi zamieszanie, bo o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić PR. Pan wyobraża sobie cios za cios jednego i drugiego? Nie sądzę. Nikt z nas nie wyobraża sobie panów stojących na środku ringu i idących na jeden cios. Po czym by to się skończyło? 95-5% szans, że skończyłoby się ciężkim knockoutem Fury'ego, więc po co ma to robić? Będzie robił dokładnie to samo, co w pierwszej walce będzie boksował. Moja odpowiedź. Jarosław Kisielnicki, panie przewodniczący, przecieki odnośnie pięściarzy, którego możemy zobaczyć w kolejnej gali MB Promotions. Kamilo Łaszczyku już wiemy. Też tutaj, wydaje mi się, początek kwietnia, z tego co słyszałem, Mateusz też w ciągu następnych kilku tygodni ma nam to powiedzieć, także zostawiam promotorom takie rzeczy, jak wiecie, dotyczy to i polskich, i zagranicznych gal. Ja jestem dziennikarzem od mówienia tego, co wiem naprawdę, a nie od tego, co mi się wydaje, albo co ktoś gdzieś kiedyś powiedział, bo później są te cyrki, o których mówiłem już wielokrotnie, że 16 razy zmieniane informacje, w końcu wychodzi jakaś bzdura. Pan Tomasz. Kolejne pytanie o Mateusza Borka. Tomasz 11. Czy to prawda, że Mateusz Borek odchodzi z Polsatu i będzie występował tylko w mediach internetowych? Wie pan co, to jest też sprawa, którą zostawiam w 100% Mateuszowi. Ogłoszenie decyzji, na co się zdecydował. Nawet jeśli wiem, to absolutnie nie jestem upoważniony do udzielania takiej informacji. Natomiast z punktu widzenia kibica liczyć się będzie to, że gdziekolwiek ten towar będzie podany dobrze przez Mateusza Borka. Także zostawiam to Mateuszowi. Myślę, że zaraz po powrocie z Tajlandii informacja na ten temat będzie. Jakub Fiedorowicz. Kiedyś pytałem pana o największą galę. Czy były gale, pod którym niewiele brakowało pod względem pay-per-view, sprzedaży biletów? Mieliśmy galę Polsat Boxing Night i galę na Stadionie Narodowym. Według zapowiedzi organizatorów biletów trochę poszło. Wie pan co, ta gala na Narodowym, to wie pan, te liczby, które pan tam słyszał, to nie wiem, przez 8 trzeba podzielić. Ja słyszałem, że 5 tysięcy biletów niespełna sprzedano. Sprzedano, nie mówimy o rozdanych biletach. Także wie pan, nie było absolutnie nic, nigdy porównywalnego do tego, co zrobiła spółka niemiecko-amerykańska w walce Kliczko kontra Adamek. Nigdy, nic. W przybliżeniu nawet. Nawet Główka kontra, przede wszystkim to było w sali, nawet Główka kontra Usyk, to nawet nie było mniej niż połowa ludzi. Nie mówiąc o pay-per-view, który chyba nie wyszedł, nie chyba, tylko na pewno tak, jak się wszyscy spodziewali. Nic nie przebija pod względem sprzedaży biletów tamtej gali, pod względem pay-per-view Szpilka kontra Tomasz Adamek, także dwie walki z udziałem Tomasza Adamka się do tego nie tyle zbliżają, bo jak wspomniałem, nic się nie zbliża, to są takie wyniki, z których wszyscy byli najbardziej zadowoleni, szczególnie ci, którzy tą walkę Adamek kontra Szpilka składali. Słyszałem, że tam były pieniądze, które rzeczywiście można porównać, może nie do amerykańskich robienia pay-per-view, ale na warunki polskie fenomenalne, chyba nikt nigdy nie zarobił więcej. Maciej Piersa, czy Siergiej Radczenko został oszukany w walce z Balskim? Sędzia nie chciał przerwać pojedynku, gdy Balski słaniał się w nogach jak Sławek Peszko po melanżu. Sławek Peszko. Więc w jednym zdaniu mamy Radczenko, Balskiego i Sławka Peszko po melanżu. Panie Macieju, piąteczka, wysoki poziom, proszę trzymać. Ja nie mam problemu z niezatrzymaniem tamtej gali. Naprawdę. Ja wiem, że mógł. Przepraszam, nie gali, tylko tamtej walki. Ja już kiedyś o tym się wypowiadałem. Oczywiście, że ta walka mogła zostać zatrzymana. Natomiast jakąś tam podświadomością
ten Balski ciągle się tam przesuwał, odsyłał, oczywiście przyjmował na scenę wszystko, co szło, natomiast ciągle był w jakimś ruchu. Wydaje mi się, że w momencie, jak on by stanął, to sędzia by tą walkę natychmiast przerwał. Natomiast on ciągle gdzieś tam się przesuwał, no i dociągnął do tego momentu, gdzie można było tą walkę kontynuować. Więc tutaj duża piątka za przytomność umysłu Balskiego, przesuwania się w ringu, a nie stania w jednym miejscu i przyjmowania, bo wtedy sędzia zwykle nie ma, czy pięściarz oddaje ciosy, czy nie. Jak się przesuwa, to jest niby cały czas kontroluje to, co się dzieje, mniej lub bardziej, że próbuje zapobiec. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy stoi w linach czy w narożniku i dostaje strzał za strzałem, to sędziowie błyskawicznie decydują. Także tutaj piątka dla Balskiego za zrozumienie sytuacji. Podobnie zresztą jak w słynnej sytuacji Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bo, kiedy pamiętacie, kiedy Riddick pada i trzyma się za nogi Andrzeja Gołoty, łapie go za kostki. Łapie się za kostki, dlatego że dopóki jest kontakt między pięściarzami, sędzia nie może liczyć. Proste, nie? To tutaj sobie zyskał przynajmniej 10 sekund. Przynajmniej 10 sekund trzeba by policzyć Riddick Bo. Gdyby wtedy Andrzeja za te kosteczki nie łapał, to byłby game over. On o tym doskonale wiedział. Jedziemy dalej. Mateo, pytanie trochę z innej beczki, bo ze świata kickboxingu, czy to prawda, że swego czasu Marek Piotrowski był rozpoznawalnym kickboxerem w USA? Bardzo rozpoznawalnym kickboxerem w USA. Bardzo. Marek Piotrowski był gwiazdą. Autentycznie. Miał taki rok. Hollywood, nie Hollywood, Wilson, nie Wilson. Jako kickboxer był absolutnie pięściarzem rozpoznawalnym do naprawdę wielkich rozmiarów. Nigdy nie był tak samo rozpoznawalny jako pięściarz. To, co robił w kickboxingu, absolutnie dawało mu, może nie miano gwiazdy, bo bym przesadził, ale człowieka w tym biznesie, Marek Piotrowski, w tamtych czasach się mówiło wśród gości związanych z kickboxingiem, każdy doskonale wiedział, każdy, kto to jest. Jędrzej Gos, panie Przemku, w którym miejscu pana prywatnym rankingu junior ciężkiej są w tym momencie Cieślak i Makabu. To samo miejsce zajmują. Widziałem, że Udana chyba jest na trzecim miejscu w ESPN-ie w tej chwili Makabu, no ale to w takim razie musi być trzeci, czwarty, no między trzecim a piątym. No, przegrał tą walkę, przegrał w takim razie dwa miejsca niżej, natomiast przegrał w sposób, który... Ja jestem ciekaw, czy oni wszyscy tą walkę widzieli. Naprawdę, tak zupełnie mi teraz tak przyszło z głowy. Jestem ciekaw, czy opisujący tą walkę dziennikarze w Stanach Zjednoczonych ją naprawdę widzieli i gdzie. Prawdopodobnie tak, bo Dan by nie odstawił kaszany, bo nie złapałem go nigdy na tym, że mówił o walce, której nie widział. Natomiast paru innych, których czytam komentarze, to bankowo wrzucony był Google Translator na polskie strony i opis stamtąd był wzięty jak opis walki, którą, to mówię w poważnych mediach amerykańskich, którą oni widzieli, bo to mi za bardzo przypomina słowo w słowo to, co my pisaliśmy albo co mówiliśmy. Pierwsza dziesiątka absolutnie dla mnie, Michał Cieślak w tej kategorii wagowej. Widzieliśmy Larenę, nawiasem mówiąc, no. Michał Cieślak jest lepszy niż Larena, który jest, nie wiem, 9 czy 8. Kuba Klimas, ale nie Egis Klimas, nie menedżer, a może syn, nie menedżer Usyka i Wasyla. Jakbyśmy mieli tutaj menedżera na pytaniach, to byłoby cool. Wspomniał pan w którymś vlogu, że Andrzej Gołota był bardziej oszukany w walce z Byrdem niż z Ruizem. Moim zdaniem Gołota przegrał z Byrdem, ale chciałbym znać pana opinię dotyczących tych dwóch walk. Znowu się narażamy, no ale w odróżnieniu od wielu innych, ja na wszystkich tych walkach byłem, a nie o nich czytałem albo oglądałem je. Ja to podtrzymuję cały czas. Moim zdaniem ten remis z Byrdem był bardziej nieuczciwy dla Andrzeja Gołoty niż walka z Ruizem. Walkę z Ruizem Andrzej przegrał na własne życzenie, ale przegrał. Bo mógł tą walkę skończyć po jednym z tych knockdownów i to byłoby po herbacie. On to wiedział. Powtórzę dla tych, którzy nie słyszeli mojej wypowiedzi, nie zapomnę w szatni Andrzeja Gołoty, który mówił:
niepotrzebnie nie poszedłem na całość. Byłem przekonany, że muszę mieć siły na 12 rund, że on będzie mnie obejmował. Pamiętacie, John Ruiz to niedźwiedzia odstawiał co chwila. To był zapaśnik, a nie pięściarz. Andrzej na to był przygotowany, bał się, że te zapasy wyczerpią z niego siły. No i skończył walkę niezmęczony. To jest też to zdanie, co pamiętam. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Jak można skończyć walkę po 12 rundach i nie być zmęczonym? Bo nie był. Gdyby postawił wszystko na jedną kartę w tych pierwszych 4 rundach, mielibyśmy mistrza świata. Natomiast nie postawił. No i te rundy wygrywał minimalnie, bo wygrywał Andy Ruiz. John Ruiz, przepraszam bardzo. Natomiast dla mnie absolutnie wygrał walkę z Byrdem. Dla mnie walkę z Byrdem, Byrd zadawał ciosy, które na Andrzeju Gołocie nie robiły żadnego wrażenia. Andrzej Gołota zadawał ciosy, które z dobrym, naprawdę, pamiętamy, to jest Byrd z czasów Kliczków. To był naprawdę dobry pięściarz, tego trudno było trafić. Natomiast jak Andrzej go trafił, to te ciosy robiły wrażenie. I ten remis był bardziej nieuczciwy dla mnie niż walka z Ruizem. Taka jest moja opinia. Filip Błaszczyk, dlaczego obozy Canelo i Muraty nie dogadały się na jedną z największych walk w historii Japonii? Czyżby Yakuza miała dostać zbyt małą działkę? Słyszałem, że różnica była 1,5 miliona. I nie Yakuza, tylko Dazon. Dazon nie chciał zapłacić tych ekstra 1,5 bańki. Muracie. No i Murata powiedział, to ja w takim razie twojej kasy nie potrzebuję, bo za drobne to ja walczyć nie muszę. I o to dokładnie poszło, o pieniądze. Wspominałem wielokrotnie, czasy wydawania pieniędzy przez Dazon się już skończyły. Szalonego. Pan Piotr Orech idzie burza. Tytanowy Janusz. Witam panie Przemku, czy w walce Dubois kontra Joyce ten pierwszy jest murowanym faworytem, czy raczej walka 50-50? Pozdrawia Tytanowy Janusz z Bydgoszczy. Pan Tytanowy Janusz z Bydgoszczy, no 50-50 dla mnie nie jest. Dla mnie jest 70-30 dla Dubois, natomiast 30% wadze ciężkiej to jest sporo. Ale na 50-50% się nie zgodzę i na to, że murowanym faworytem też się nie zgodzę, bo murowany faworyt to dla mnie jest 90-10, a tutaj nie jest 90-10. To jest najlepszy z rywali, jakich kiedykolwiek miał Dubois. Oczywiście to jest również, Dubois jest najlepszym z rywali, jakich kiedykolwiek miał Joyce. To działa w obie strony, to doskonale wiemy. Natomiast 70-30 tutaj dla mnie, dla Dubois. Piotr Wójcik, czy według pana Tyson Fury nadal będzie tak pracował w rewanżu z Wilderem, bo zamiast zadawać ciosy chował ręce albo pokazywał język? No wie pan, parę innych rzeczy też robił, między innymi punktował. Punktował Deontaya Wildera, nie zapomnimy. Od środy tej następnej już jestem w Las Vegas, także zobaczymy. Natomiast to wszystko co robi Tyson Fury ma cel. On nie robi nic na ringu już, bo poza ringiem robi absolutnie wszystko pod publiczkę. Wrzuciłem wam pod ten dzwoneczek fajną rzecz, a mianowicie takie wideo Bena Davisona, byłego już trenera, o tym, w jaki sposób ćwiczył obronę przed Wilderem Tyson Fury. Wszystko, co robi na ringu, jest dokładnie przemyślane. To jest naprawdę gościu, który jak wchodzi na ring, to nie przestaje myśleć. I on sobie zdaje sprawę z tego, co musi robić i czy, jeśli będzie chował ręce, to będzie robił po coś. Jeśli będzie pokazywał język, to będzie robił po coś. To nie jest tylko tak. Bartosz Funk. Michał Cieślak jest związany z kontraktem z Tomkiem Babilońskim do maja. Czy w Stanach Zjednoczonych znalazłby się promotor z dobrym kontraktem dla Cieślaka? Pomijając ogólny fakt, że CV, czyli Cruiserweight w USA nie istnieje. Wie pan, z tym kontraktem Michała Cieślaka to jest pan, tak jak mówię, no nie chcę podawać informacji, które, nie wiem, czy mogę, natomiast nie jestem przekonany, czy to jest koniec kontraktu jednego z promotorów, natomiast z tego co wiem, to nie Tomka Babilońskiego, może się mylę. Natomiast czyli ten kontrakt cały czas z tą ekipą polską ciągle funkcjonuje i będzie funkcjonował po maju. To taka uwaga na boku. Czy znalazłby się promotor dla Cieślaka? Oczywiście. Z tym to chyba nie byłoby żadnych problemów. Po takim pojedynku walce o tytuł mistrza świata stosunkowo młody 30-letni zawodnik nie ma żadnego problemu.
Jean Van Damme, obaj panowie w prime, Szpilka versus Binkowski. Zobaczyłem to pytanie, kiedy się przygotowałem, czyli godzinę tam. Ja na początku pomyślałem, że to jest śmieszne pytanie, a później stwierdziłem, że nie jest śmieszne. I to nie jest wcale prosta odpowiedź. Orzeł kontra The Pin w prime. Rewelacyjna walka. Jak Boko, to jest rewelacyjna walka. Widziałem w prime Orła. Wiem, jak potrafił walczyć w prime Orzeł. To jest po 50% walka. Bez sędziów. 100% ta walka nie kończy się na punkty. Ktoś w tym momencie powie, no ale Mike Molo go znokautował. A Szpilka znokautował Mike'a Molo. Okej, dobra, ten Mike Molo, który walczył z Biniem i ten Mike Molo, który walczył ze Szpilą, to było dwóch kompletnie różnych pięściarzy. Walka Szpila versus Binkowski, Jean Van Damme, dobre, naprawdę dobre pytanie. Po 50 pytań. Dakiacz. Dan Patryk. Znam Dana Patryka i on nie mówi po polsku. Ten z mediów amerykańskich. Czy szanse Adama Kownackiego na mistrzostwa świata maleją wraz z upływem czasu? Moim zdaniem tak, pojawia się coraz więcej kandydatów do tytułu Usyk, Dubois, White, a Adam jest pomijany. Czy przypadkiem Kownacki nie jest już rozbity po areoli? Czas ucieka. Nie jest rozbity po areoli. To troszkę za daleko pan tutaj poszedł, natomiast łatwiej nie jest. No, Adam Kownacki trafił na czasy, koszula mi się rozpina, proszę pani. Adam Kownacki trafił na czas naprawdę dobrych pięściarzy. Był taki czas, kiedy bicie mistrzem świata, jak macie przykład Johna Ruiza, to nie było niczym trudnym. Natomiast teraz wprost przeciwnie. To jest dokładnie to, przerzucając na koszykówkę, Charles Barkley nigdy nie miał tytułu mistrza NBA, Patrick Ewing nie miał mistrza NBA, ponieważ grali w czasach, kiedy grał Michael Jordan i było Chicago Bulls. Na pewno łatwej drogi Adam Kownacki nie ma. Dobrych parę lat temu ta droga byłaby zdecydowanie łatwiejsza, natomiast w chwili obecnej tu naprawdę nie ma na co czekać. To jest fakt. Musi dojść, moim zdaniem, jeśli chcemy trzymać, jeśli Adam Kownacki chciałby walczyć z tym swoim prime, to uważam, że tej walki o tytuł mistrza świata musi dojść w ciągu roku. Nie za dwa lata, tylko w ciągu roku musi dojść do takiego pojedynku. Makuan Snot chce, żebym coś powiedział o Nikolaju Wałujewie. Pozdrawiam pan z Poznania. Wie pan co, Wałujew to jest jeden z tych ludzi, których ja zapisuję na tych karteczkach na zrobienie poza ringiem, bo to jest bardzo ciekawa postać poza ringiem. Takiego jak wrzućcie sobie ci, którzy... Ja wrzucam w tej chwili fotę słynną, która wygląda jak fotomontaż z Devilem Hayem. Ale to nie był fotomontaż. Może coś zrobimy osobno na jego temat. Sebastian 4x4. Panie Przemku, znam zasady. Pan zadaje dwa pytania. Dobry pomysł. Podobają mi się vlogowicze, bo mają dobre pomysły. No, wiadomo, że mówię o tym, że nie wolno zadawać więcej niż jednego pytania, więc pan zadaje, pan Sebastian 4x4, zadaję dwa pytania. Niech ja wybiorę lepsze. Jedno pytanie to jest, dlaczego pięściarze nie ćwiczą jakoś szczególnie mięśni karku? Myślę, że ćwiczą te takie podnoszenie ciężarów na szyi jest ćwiczone, bo pan porównuje te mięśnie Iron Mike'a i jak wyglądało jego szyja. Ja zawsze mówiłem, że Mike, jaka szyja? Przecież nie miał szyi. U niego głowa wyrastała z barku. Wrzucamy fotę, która to potwierdza. To też oczywiście kwestia genetyczna była, natomiast wydaje mi się, że robią to. Jeśli nie robią, to popełniają straszny błąd, szczególnie w wyższych kategoriach wagowych, chociaż w mniejszych też. Oglądałem pana wywiad z naszym Orłem do momentu, kiedy pan się nie odezwał, nie byłem w stanie pana rozpoznać. Wie pan, po pierwsze to było dużo lat temu, ale nie aż tak dużo, a po drugie boks absolutnie, jak tylko robiłem koszykówkę, się zdecydowanie mniej, wolniej starzałem. Łukasz Olczyk chce się spotkać, panie Łukaszu, oczywiście nie ma żadnego problemu, będzie z rodziną, przyjaciółmi na walkę Adama, jestem do złapań.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Żadnych rekordów nie biliśmy, natomiast wynik jest, wynik uważam, że jest całkowicie jak najbardziej przyzwoity. Pozdrawiam Was serdecznie do następnych mieszanych. Słyszę, że paru dobrych pięściarzy przylatuje na All-Star Game do mnie do Chicago, to może przy okazji będzie coś boksersko-koszykarskiego. Zawsze się zlatują, ma być zimno. Nie wiem, czy Floydowi się będzie chciało, bywa na All-Star Game często. A czy da się do niego dojść, to już jest kompletnie inna sprawa. Natomiast postaram się może pomieszać tą koszykóweczkę, bo będzie. Ostrzegam, kolejne, chyba czwarte ostrzeżenie z boksem. Pozdrawiam Was serdecznie, to by było na tyle plusy i minusy. Trzymanko.